Ja pierdolę, ej. Przez dobre 10 minut gadałem do wyłączonego telefonu. Nie przywitałem się ani nic, a idź pan w chuj. Kurwa mać. Jak można zrobić coś takiego? Nie. To musi być niedziela druciarstwa dzisiaj. Ewidentnie. Zapytacie co, MGR, tak jedziesz do garażu teraz ogarniać? Mówię, nie, tak jadę po bułeczki sobie świeże na stację, bo jest taka opcja tutaj na tej stacji, na której pojawiam się już praktycznie od początku, jak tutaj mieszkam. Czy to tankowanie, czy po coś innego. Już dziewczyny mnie tam znają, kurde, na wylot. Więc jest taka opcja właśnie, że w sobotę do 22 można sobie zamówić świeże bułeczki na niedzielę, żeby upiekli. O dowolnej godzinie tam, o której kto chce przyjść. No i upieką. I można jechać, odebrać. Właśnie teraz jadę odebrać świeże bułeczki. Potem do domu, zjeść coś, przebrać się i do garażu. I dziś będziemy łatać tą ostatnią dziurę, która jest tam w bagażniku, bo już kurde o tej dziurze gadam z dobre 3 odcinki. A jeszcze nie jest załatana. I co? Mój system niezatapialny chyba jakoś będzie funkcjonował przez jakiś czas, co? Masa się dobrze przyjęła. W sumie zaraz zobaczymy, jak się przyjęła, jak tam pojedziemy i zobaczymy w trakcie tego odcinka. Na jeden pomysł pójdę, który jest dość bardzo, bardzo praktyczny. Nie pamiętam, kto go napisał, bo trochę tam komentarzy było odnośnie tego, żeby nie używać tego biteksu, który mam, a kupić normalnie jako masę, nie? W puszce. Bo ten w sprayu to będzie za bardzo rozcieńczony. No i może być potem trochę lipa za jakiś czas, a jak będzie biteks w masie, to się nadda lepiej i będzie bardziej szczelny i nie będzie tak rozcieńczony jak w sprayu. Więc dobra, no to pójdę. Ale to dzisiaj jest niedziela, to dzisiaj tego biteksu nie kupię, więc sobie poczekamy na spokojnie, w tygodniu się załatwi tą masę biteksową, tak to można powiedzieć. Bułeczki świeżo, ale kurde, zapach normalnie bekarajski, kurde, z tego plecaka leci. Jedziemy na chatę coś zjeść. Widzisz, Adam, jeżeli bym wiedział, że twój syn zbiera stare tablice rejestracyjne, no to bym wziął, nie? Następnym razem wezmę, bo przydadzą się jakieś takie tlapicu, żeby założyć ogrodnikowi, jak już wróci pod garaż, nie? Wczoraj przejeżdżałem koło tej wystawki, nic nie zabrali. Dalej leżą tutaj te regały. Może coś nowego dorzucili. Zbieram elektronikę, wiecie? Ostatnio trafiłem fajnego IBM-a i PC-ta. Fajnego. Zdupcono obydwa sprzęty. Ale mimo wszystko zabrałem, nie? Tak czy inaczej poszłoby to na przemiał. A tak to może jeszcze ktoś to odratuje. Co jak co? Nie wiem, zobaczymy. Kurde, co się tak nagle zimno zrobiło? Ale zajebał sobie tym daszkiem tutaj w szyję. Bo to było tak, nie? Widzieliście pewnie i otarłem tutaj, kurde. Patrzcie, ile gazet wyciągniętych ode mnie ze skrzynki. Tak, jakieś granice się coś umacniają. Budują jakiś mur berliński. Zobaczmy, co słychać w faszystowskich reklamach w Aldiku. Po ile będą te kurczaki, ziemniaki. Albo faszystowskie technologie prosto z Aldika. O, były przed chwilą, były. Blizzardy, nie blizzardy, wszystko po 2 miliardy. Dobra, to i to. Nie chce mi się czytać. Chociaż jeszcze czekajcie. Jeszcze zobaczymy, co słychać w ekspercie, nie? Ekspert. Gerber w żywieniu, gdzie ekspert. Kurwa, dobra. Ekspert. Jakiś zegarek dotykowy za 200 euro. Która godzina za 200 euro, kurwa. Telewizory. O, jaki komp, patrzcie. Prosto z tego. Captiva Gaming PC G19 i G220V3. Bestellnummer? Nie, to nie. Intel Core i7. Chyba na wystawce taki znalazłem i7, nie? 10700KF procesor 5,10 GHz. Mit Intel Turbo Boost Technik.
2,0, 16 mega Intel, cache, 10 giga grafik kartę. Ja pierdolę. Ale kurwa ten 10-gigowa karta graficzna, ja pierdolę. To ta karta musi być chyba taka wielkości kurwa tej renówki. To tak gracze chyba mają, nie? Że normalnie mają kompa w domu, a karta graficzna z tego kompa wystaje aż im na balkon, żeby się składzała na balkonie i komp żeby chodził w domu na tym, na przełęczy pokój i przed pokój balkon. Fajnie się najadłem, także teraz możemy iść sobie troszeczkę podubać, słoneczko świeci, godzina za 10-11, nie jest źle, troszkę sobie coś podubiemy dzisiaj. A chciałem spierdolić z chaty, bo mnie wkurwiają pokemony, drom ryje kurwa. Jak sobie wychodzę z domu, to od razu jest kurwa spokój pierdolony. O, jaka piękna tutaj cisza pod garażem, słuchajcie. Z tego względu, że u mnie w domu jest rozpierdol i to wielki rozpierdol. Będę musiał się chyba wyprowadzić w tym roku, bo gadałem z sąsiadami, którzy mieszkają za ścianą, nie? Bo za ścianą mają ten pokój gościnny, a ja mam swój pokój, w którym śpię. No i mają kurwa 5 dzieciaków, nie? I oni drom ryje, coś rozpierdalają cały czas w tym mieszkaniu, nie wiem, kurwa, drom się, wygłupiają się. A jak chcę sobie zrobić popołudniową drzemkę, to nie ma szans na to. Choć ostatnio nawiązałem z nimi jakiś dialog, w sensie takim, że powiedzą, że dobra, będzie nieco ciszej i tak dalej, żebym tylko nie zgłaszał gdzieś tam do fermitera, czy jeszcze gdzieś indziej, nie? Ale z prawnego punktu widzenia nie mogę zrobić nic, bo między 15 a 20 można sobie wojować. W cudzysłowie oczywiście wojować. To zależy, jakie to jest wojowanie, bo jak jest to darcie ryja, no to wiadomo, że nawet święty nie wytrzyma, nie? Ale kurwa, coś czuję, że będę musiał się chyba wynieść, bo troszeczkę jakby to pomogło, te uspokojenie się, ale długo to nie trwa. Także chcąc, nie chcąc, trzeba będzie coś poszukać w jakiejś ciszy. Do garażu się nie wyprowadzę, na pewno nie. Kurde, mi tutaj liście wlatują do tego garażu. Kto to będzie sprzątał? O, statyw mi się przewrócił. Nie wiem jakim cudem. Chyba ktoś tu był, co? Kubek po kawie. Gazety odłóż tutaj, mogą się przydać. O, tak też tutaj postaw. Kurde, ten statyw już tyle upadków zależył. Ten statyw już tyle upadków przeżył. Jakim cudem jeszcze on działa? Tego nie wiem. Zobaczmy, jak się przyjęła nasza masa uszczelniająca. O, człowieku. Twarde jak ze stali wszystko. Nieźle, nieźle. Ale mimo wszystko, słuchajcie. Trochę, o, jak sobie tak natęto. No nawet nieźle. Nawet nieźle bym powiedział. Nawet nieźle bym powiedział. Ale mimo wszystko jeszcze troszeczkę tutaj zobaczymy. O, tu na przykład tą dziurkę trzeba będzie zatkać, widzicie? Są takie małe szczegóły, gdzie jeszcze trzeba będzie troszeczkę popoprawiać. Ale ogólnie nie jest już źle. To się tutaj, o, z tego kurzu przeczyści zaraz. Zobaczymy, jak się sprawi Bitex. Choć ten akurat możemy sobie dać tak, o, żeby sobie pseudo zakonserwować. Czemu by nie? Weź na przykład chociaż spróbuj kawałek. To w ogóle będzie, jak to w ogóle będzie wyglądać. O kurde, ale ten, co on taki kawowy? Co ten Bitex taki kawowy, kurwa, patrzcie. To nie tak miało wyglądać. Brązowy Bitex jest? No nie żartuj. Chyba, że to tak ma wyglądać, kurde. Oh, piękny zapach. Stare czasy się przypomniały.
nie jest tak źle, kurde. Nie jest tak źle, patrzcie, już całe podwozie zakonserwowane. Chyba tak powinno być. Dobra, zobaczymy co i jak. Niech się to na razie przyjmie. Mówiliście, żeby zrobić biteksem w masie, ale chyba zrobię też tym, bo jak to na przykład wyschnie, tu, ta warstwa pierwsza, o, no to przecież można na to położyć jeszcze jedną i też będzie jakoś zabezpieczony. Dobra, pożyjemy, zobaczymy. Dziś bierzemy się, o kurde, żeś ten, kurwa, ochlapałeś wszystko, patrz, wiertołkę żeś pochlapał. Panie, kurwa, uważaj jak robisz, patrz, cała wiertołka. Dobra. Miejmy nadzieję, że ten, że nigdzie nie prysam na karoserię. Nie. Wszystko czyściutko. Niedługo to trzeba będzie zmyć, ten paseczek. Tak, tutaj specjalnie odkręciłem, żeby ten cały tutaj, o, ten nagar wyczyścić. Żeby było fajnie. Kurde, tak fajnie. Fajnie dziwnie wygląda. Tutaj niektóre kwadraciki są pomarańczowe. Chyba, że to jest brud. Tak, ewidentnie to jest brud. Także to też sobie będziemy z czasem czyścić. Dobra, dziś bierzemy się za nitowanie podłogi. To już możemy na razie ten ściągnąć. Kurwa, ten bitek spachnie, ja pierdolę. O, daj na ten. Otwórz bagażnik. O, tu nie widać żadnej wolnej luki, nie? Jest tu pięknie, co? Wiedziałem, że wam się spodoba. Wiedziałem, że wam się spodoba. Dobra. To tak, ten kolektor trzeba stąd wyciągnąć. W ogóle te wszystkie tutaj graty, co leżą. I co? Ja się przebieram i bierzemy się za robotę. Ale normalnie z tym biteksem to żeś się teraz popisał ładnie. Ja pierdolę. Coś ty kurwa narobił teraz. Dobra, nic, trudno, faktycznie mocno rozcieńczony jest ten. Jak moja, mają mi się takie zacieki tam porobić, to już lepiej faktycznie kupimy sobie w tym. Dobra, to jakby co była metoda prób i błędów. O, dobrze, że tu jestem, bo będziemy sobie ściągać tłumik, bo ten środkowy jest tu podziurawiony. Ogólnie przyjdzie tutaj też cała stabilizacja podwozia, ale ja pierdykam. Dwutonowe krówsko. Nade mną zwisa. Ja pierdolę, żeś z tym biteksem dał teraz popis. To palcem najlepiej rozmasz ta. Ja pierdolę. Dobra, trudno. Jakoś to będzie. I tak to wygląda u dołu strony. Kurde, teraz tu przy tym biteksie będę to wąchał. Tak średnio bym powiedział. Dobra, ale faktycznie mocno rozcieńczony. Dobra, niech to sobie wyschnie, bo tu i tak przyjdzie nowy ten. No, nowa masa na to, nie? No co? Wobec tego, żeby to załatać, panowie, to trzeba jak najlepiej te wszystkie tutaj kanty wyprostować. Od czegoś takiego na przykład już nie może być. To by się przydało wyprostować. Tutaj coś tak jakby nie tego. Tu by można było zanitować, tu nawiercić, tutaj, tu jedną, tu ewentualnie drugą, tu trzecią i gdzieś tutaj czwartą. O, jakoś tak to zrobić. Tylko teraz muszę jakby tutaj ten szablon sobie teraz odrysować tej blachy, którą będę tu potrzebował. Jak już ta szczotka spadła, o, to może się do tego przyda. Normalnie, panie, rozniesiemy biteks, nie? Dzięki temu, kurde, szybciej wyschnie. O. Szczotką biteks i masz. Widziałeś? Gotowe. Dobra. Rebelote.
Ze sklepu budowlanego jeszcze mi tyle blachy zostało, więc przyda się na inne jakieś uzupełnienia. Tak, wiem, jak będziesz chciał, to żeby iskry nie leciały na Staszka bezpośrednio. Dobrze, tak zrobimy. Najpierw trzeba sobie narysować szablon. Jak gdzieś tak pisak namoczył. Czekaj, spróbuj w wodzie namoczyć. Kiedyś pamiętam, żeśmy w szkole, to żeśmy pisaki w wodzie moczyli, nie? Może to coś da. Dobra. No, trochę jakby lepiej pisał, trochę. Jeszcze mi właśnie fleksa spadła teraz na podłogę, nie? No ta, no to. Masz ziopa, wymień. Się kurwa, wymień. Przyłóż to jeszcze raz. I teraz jest idealnie. I teraz można właśnie tak zatkać. Tylko teraz fajnie by było, jakby ktoś mi tu przytrzymał. I tam od góry by trzeba było zaznaczyć. Jak to teraz kurwa zrobić? Bo tu od środka, chyba że od góry ewentualnie. Zaraz coś wymyślę. Dobra, jest plan. Kobyłka podtrzymuje blachę i od góry mogę pozaznaczać, gdzie trzeba będzie wywiercić. Tylko kurwa, czym zaznaczyć teraz? Pozaznaczasz sobie dziurki przy okazji. Dobra, starczy. Niech sobie przeschnie wszystko, żeby mieć te dziurki, szablony i zaraz zaczynamy wiercenie. Dobra, dziureczki mamy przygotowane. No to co? Czas nawiercić w miejscach, gdzie pozaznaczane są kropki. Dobrze, otworki porobione. Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie pasować. To co? Przypniemy kilka nitów na próbę. To będzie szło tak do góry. Blaszka oprzylifowana, tak? I zaraz działamy dalej. Grupowicze, YouTuby, panie, panienki, pany i inne dzikie węże. Przerywam, by nadawać ważny komunikat teraz. Mamy tutaj nita. I teraz problem mamy taki, że... O! Widzicie, co się dzieje? Muszę po prostu grubsze nity załatwić. Ewidentnie nit jest za cieniutki. Chociaż czekajcie, tutaj mamy jakieś dwa rodzaje tych nitów. Jedne są grubsze, drugie są trochę cieńsze. Mimo wszystko prawie takie same, tylko że ten po lewej, ten O jest troszkę dłuższy. Mimo że ten ma gwint trochę większy. Ale jest zdecydowanie O. Za cieniutki, widzicie? Musimy grubsze nity kupić i wtedy będzie się trzymało nieco sztywniej, bo tak to o, troszeczkę lipnizacja. Po tamtej stronie, jak robiłem ten podest, to nity wchodziły eleganckowsko, ciasno. Dzięki temu lepiej się tam trzymały, ale to na razie musi tutaj zostać i niech sobie będzie. Trzeba załatwić grubsze nity po prostu i tyle. Dobra, to co? Chyba by było to wszystko w dzisiejszym odcinku. Subskrybować, obserwować. Jak się podobają tutaj renowacje staszkowe, mercedesowskie. Niemcy wygrali ze wszystkim, ale przegrali z rdzą. Niemcowskie samochody. Wasza robota. Bardzo dobra. Musicie subskrybować, obserwować, dużo łapeczek dawać w górę, kurde, żeby ładnie się kanał dalej promował. Żeby były zasięgi, było wszystko, bo wtedy będzie więcej motywacji i stabilizacji do kolejnych tutaj dłubań, co nie? Także już dobrą robotę wykonujecie, ale prosimy o więcej łapeczek w górę i subskrypcji, nie? Także do zobaczyska w kolejnych odcinkach.